Dobry wieczór, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 13. kolejki Betklik, pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmowała ruch Chorzów. Mecz zakończył się wygraną, drużyny gości 2 do 0. Jest z nami trener przyjaznych, pan Dawid Szuczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I poproszę, panie trenerze, o komentarz do dzisiejszego spotkania. Całościowo, odkąd jestem w ruchu, był to e, najtrudniejszy tydzień po, pod kątem pracy. Dużo trudnych decyzji, mm -mm. E, natomiast no, ja wierzę w to, że, że będziemy grać coraz lepiej. Dzisiaj byliśmy często na boisku taką jednością, widać było, że się spajamy, ale jeszcze nie we wszystkich momentach musimy to doskonalić, żeby tych momentów dobrych było więcej, bo, bo to był wyrównany mecz i nie ma co ukrywać, ja nie jestem osobą, która po porażkach e, ma gorącą głowę, po zwycięstwach gdzieś tam wysoko w murach, tylko patrzę na to z chłodną głową i, i mam świadomość tego, że dzisiaj również nie ustrzegliśmy się błędu i to był bardziej wyrównany mecz, Stalczeszów bardzo dobrze funkcjonuje tutaj u siebie, ale też nie ma co zabierać zasług moim piłkarzom, że dali radę i wyglądało to naprawdę dobrze, bo i po starych fragmentach było, było groźnie i mieliśmy groźne kontrataki. Taki mecz, że równie dobrze Stalczeszów mogła wygrać 3-2 i równie dobrze my mogliśmy wygrać 4-0, bo mieliśmy ku temu sytuację. Cieszy mnie to, że jesteśmy też coraz bardziej odważni, choć niekoniecznie te, te straty, kiedy tracimy piłkę na swojej połowie, bo delikatne palpitacje serca można przeżyć. Natomiast wydaje mi się, że już dzisiaj byliśmy lepsi, jeśli chodzi o takie parametry jak doskok, odbudowa ustawienia. Byliśmy trochę, trochę bardziej agresywni. No i to jest coś, co też chciałbym delikatnie zaszczepić, biorąc pod uwagę, jak funkcjonowała, funkcjonowała moja poprzednia drużyna. No i mam nadzieję, że moi piłkarze będą mogli jak najczęściej pokazywać swoją jakość, którą niewątpliwie miałem, co, co widzę na treningach. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do trenera? Proszę bardzo. Dobry wieczór Panie trenerze. Chciałem zapytać się o to. Yy... jeszcze raz, dobry wieczór panie trenerze, chciałem się zapytać o to, jaki był ten przedmeczowy plan na, na to spotkanie i na ile jest Pan zadowolony z jego realizacji? Dobry wieczór. No, myślę, że sama realizacja w wielu momentach wyglądała dobrze, bo potrafiliśmy i wypchnąć stal do pressingu w pressingu i rzeczywiście były problemy, natomiast jak dobrze naliczyłem, pięć razy stal bardzo dobrze z po tego pressingu wyszła, źle sobie przekazaliśmy albo w biegającego bocznego obrońcę, albo trochę za późno zareagowaliśmy na zbiegnięcie prokicza i fantastycznie to wygląda, widać, że ci chłopcy grają ze sobą dłużej, że trener pracuje tutaj dłużej do tego my też musimy dążyć w naszym graniu, żeby taka powtarzalność była ale mimo wszystko też dużo było momentów, kiedy, kiedy Stal miała z tym problem. Jeśli chodzi o fazy przejściowe i staje fragmenty, to są też rzeczy, nad którymi ostatnio mocno pracowaliśmy. I uważam, że było to widoczne. Po fazach przejściowych Stal miała swoje sytuacje, ale chyba my mieliśmy trochę więcej i bardziej takie klarowne. Bo tak już na szybko pamiętam Borowski, Karasiński, Kozak, kilka takich sytuacji było po stałym fragmencie gol. Mieliśmy też piłkę wybitą z linii, poprzeczkę, także trochę się tego Nazbierało dla kibiców, dla kibiców na pewno świetne widowisko, dużo sytuacji, dużo się działo. A z punktu widzenia trenerskiego na pewno jest parę rzeczy, które możemy poprawić. Chciałbym jeszcze zapytać o to, czy dąży Pan w pracy w ruchu bardziej do tego, żeby odwzorować to, co było w Warcie, czy przełożyć kilka elementów, ale dołożyć także pewne nowe? Jak Pan na to, na to patrzy? Nie, nie, na pewno nie chcę odwzorowywać tego, co, co robiliśmy w Warcie. Tu jest inna drużyna. Ale kilka elementów możemy wykorzystać. Warcie świetnie broniliśmy pola karnego, szczelnie zamykaliśmy środek pola, było dużo dobrych rzeczy. Zresztą, Warta tak grała przed moją kadencją, gra teraz i myślę, że po prostu jest to drużyna, która ma takie swoje DNA, Warcianem, pomimo tego, że piłkarze się zmieniają, trenerzy się zmieniają. Mieliśmy tak naprawdę takie półtorej roku, gdzie, gdzie wyglądało to inaczej, ale też mieliśmy wtedy kapitalnych piłkarzy. Iwanow, Trałka, Kastanieda, także. Nie będziemy odwzorowywać, kilka rzeczy musimy przenieść, ale tutaj moi, moi piłkarze mają inne atuty i na tych atutach trzeba budować. Dziękuję bardzo. To ja też się przywitam. Dobry wieczór, panie trenerze, się Kania. Powiedział pan dużo trudnych decyzji, najtrudniejszych od czasu przejścia do ruchu. To grzechem byłoby nie dopytać, jakich? Nie, no to były decyzje związane też z personeliami, także tutaj nie, nie będę jakoś specjalnie wchodził w szczegóły. Natomiast... Jako trener te trudne decyzje muszę podejmować, i, i biorę, biorę potem też na, za to odpowiedzialność, jak, jak, to funks, jak funkcjonujemy w meczu, jaki jest wynik. Yy, tyle nie ma co, nie ma co tego rozgrzebywać. Dobra, to jeszcze o decyzje personalne dopytam. Po ostatnim meczu ligowym właściwie było wiadomo, że za kartki pauzują Szczepan, Szwoch. Dziś nawet chyba na konferencji prasowej pojawiło się takie zdanie, że być może szansę dostanie Bartłomiej Barański. I może ją wykorzysta na tyle, że nie da już trenerowi argumentów, by go do składu następnym razem nie wstawić od, od początku. Więc moje pytanie jest takie, czy przekonał na tyle, że możemy powiedzieć, że w następnym piątkowym już chyba meczu ten plac wyjściowy dostanie? Nie ma co ukrywać, że te kontuzje i kartki sprawiają, że dzisiaj rzeczywiście eksperymentalnie wyglądał nasz środek, bo zagraliśmy 4 czy 3 My grani pierwszy raz w życiu, na tej pozycji dziesiątki i wyglądał co najmniej przyzwoicie. A na pewno nabiegał jakiś rekord tutaj na tych GPS-ach chorzowskich, bo w Warcie biegał tak nawet więcej. Co do Barańskiego, na drugiej dziesiątce też uważam, że pozytywny występ, strzelnego gol jeszcze dobrze funkcjonował w pressingu. Ventura to wszystko asekurował, ale możemy sobie wyobrazić, że ruch wychodzi środkiem Sikora, Starzyński, Szwoch. I czy to nie jest środek, który jest w stanie grać w Ekstraklasie? Oczywiście, że jest w wielu klubach, także nie ma co ukrywać, że ta gra jest trochę szarpana czasami, ale też biorąc pod uwagę, że pierwszy raz ci piłkarze grali w takim zestawieniu ze sobą, no to naprawdę wyglądało to w wielu momentach dobrze. A czy Barański wykorzystał? No, wykorzystał. Myślę, że można się spodziewać, że zagra. Jeżeli nie będzie żadnego urazu albo nic nie wydarzy się tak naprawdę na jutrzejszym czy czwartkowym treningu, coś takiego, żeby, żeby ktoś mnie jakoś oczarował, to nie wydaje mi się, żeby Bibi siedział na ławce w kolejnym spotkaniu. Raczej. Raczej będzie zawodnikiem podstawowego składu, no a zawsze ten 1% niepewności zostaje. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania? Łukasz? Łukasz Szczepanik, portal Supernowości z Rzeszowa. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa. Myślę, że jest to triumf zasłużony. I tak zapytam, czy zgodzi się pan z tezą, że ruch dzisiaj wygrał przede wszystkim doświadczeniem i ogromną determinacją właśnie do zwycięstwa? Myślę, że Stal też była zdeterminowana, natomiast nie ma co ukrywać, że moi piłkarze rzeczywiście w paru momentach pokazali to, że już tych meczów na poziomie centralnym mają mnóstwo i było widać takie cwaniactwo w niektórych sytuacjach. No ale mieliśmy też trochę szczęścia w tych momentach, kiedy Stal nie wykorzystywała swoich sytuacji. Nie ma co ukrywać, tu słupek, tam, tam gdzieś piłka przeleciała. Nam tego szczęścia trochę brakowało wcześniej. Już w meczu z Piastem w pierwszej połowie, w Sparingu też mieliśmy. 3-4 mega dobre sytuacje i nie wiem, przegraliśmy tą połowę, 1-0 pomimo dobrej gry. Także no tak to jest w piwce. Raz, raz się tak to toczy, że ma się trochę pecha, czasem ma się trochę więcej szczęścia, temu trzeba oczywiście trochę pomóc. Dobrze, że z Piastem przegraliśmy 4-1, bo to był mecz nie o punkty, a dzisiaj wygraliśmy mecz o punkty, to jest istotne. Ruch, jak i Stal, to drużyny, które w pewien sposób bazują na ataku pozycyjnym. Dziś częściej tą futbolówkę przynodze miała Stal. zapytamy się, byliście na to gotowi, że w tym ataku pozycyjnym to właśnie gospodarze będą przeważać? Chcieliśmy mieć większe posiadanie. Chcieliśmy częściej piłkę kontrolować, bo wiemy, że Stal bardzo dobrze biega i jest przygotowana do meczów i nie chcieliśmy odwracać tej roli, ale nie ma co ukrywać, że w momencie, kiedy były straty, zrobiło się parę faz przejściowych, to czasem też piłka nam odskakiwała. To jest zupełnie naturalne, bo jak gonimy, 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 to jak ją odzyskujemy, to potem yy, czasem noga może zadrzeć, ale będziemy z meczu na mecz pod tym kątem, myślę, wyglądać lepiej. W treningach naprawdę wygląda to bardzo dobrze i mam nadzieję, że przełożymy to też na mecz już na koniec zapytam jeszcze o Łukasza Górę, czyli piłkarza, który przed ruchu właśnie ze Stali Rzeszów. Łukasz przychodząc do niebieskich w pierwszych dwóch kolejkach wychodził w podstawowym składzie. Teraz jest zawodnikiem rezerwowym, który wchodzi na końcówki spotkań. Zapytam, czy on po prostu przegrywa rywalizację sportowo? Jak przyszedłem, to wyszliśmy innym środkiem. Pamiętam, że szukaliśmy młodzieżowca na lewej obronie i zagrał Maciek Sadlok z Szymańskim, bo Lukasz miał kartki. Trenowaliśmy na czwórkę, bo gdybym trenował na trójkę, a coś okazałoby się, że na rozruchu albo na rozgrzewce ktoś wypada, to już nie miałem stopera, więc no, Łukasz był tym zawodnikiem, który ewentualnie ma zastąpić Trzymańskiego albo Sadloka w tym meczu, gdyby się coś stało w trakcie i mieliśmy trzy pełne treningi na czwórkę. Wygraliśmy, kontynuacja, wygraliśmy do zera z Tychami, kontynuacja, potem to podzieliliśmy meczem pucharowym, więc po sztucznej nie, nie robiłem zmian. No a teraz zagraliśmy z Piastem, Łukasz zagrał całe spotkanie, Lukicz grał po połówce. Decyzja była taka, że, że wyjdziemy w tym bloku tylko dlatego, że zagraliśmy na zero z Kotwicą. Natomiast nie powiedziałbym, że Łukasz tą rywalizację przegrał. Na razie po prostu jest zawodnikiem, który siedzi na ławce, ale niekoniecznie musi tak być do końca i za chwilę może być tak, że ktoś będzie miał kartki albo uraz, Łukasz wskoczy, wygramy mecz. Będzie grał dobrze, możemy nie wygrać, ale 0-0 zagrała dobry mecz. I już będzie kontynuował swoje granie w bloku obrony. To już teraz na koniec pół żartem, pół serio. Jak bardzo Łukasz pomógł Panu rozpracować Stal Rzeszów? Z Łukaszem gadałem trochę mniej, aczkolwiek miałem do niego parę pytań i trochę podpowiedział, jeśli chodzi o personalia, o indywidualne rzeczy i wydaje mi się, że ma swój mały procent, jeśli chodzi o analizę i trochę większe, jeśli chodzi o boisko, bo wszedł bardzo pewnie na, na trudną pozycję, bo nie jest to lewa obrońca, a dał znakomicie radę, tym bardziej, że wiemy, jak szybkim zawodnikiem jest Penia. Nie wiem, co. Dziękuję. dziękuję. Bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Nie widzę, także dziękuję bardzo i za momencie druga część konferencji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Dzień Witam serdecznie w drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener z Rzeszów pan Marek Zubu Dobry wieczór, trener. Dobry wieczór. I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Zabrakło nam dzisiaj zdecydowanie e, skuteczności. Mówiliśmy o tym parę dni temu na, na konferencji. A to był to ten mecz był moim zdaniem przejawem tego, co rzeczywiście ta skuteczność znaczy i jak zna jakie znaczenie ma moment, w którym, w którym ta skuteczność się, się pojawia albo powoduje, że zdobywa się bramki, bo o takiej skuteczności przede wszystkim myślę. E no nie spodziewaliśmy się, byliśmy na to przygotowani, mówiliśmy o tym już nie raz. Pewnie nie, może nie ostatni, ale, ale, ale już nie chciałbym więcej tak rozpoczynać meczów, jak ten dzisiejszy. Tak powiem, ja to tak nazwałem, rozmowie z chłopakami. Odstrzelenia sobie w kolano, a później bezpośrednio poszliśmy na start, żeby się do maratonu zapisać. Także e, takiego 90-minutowego. E, no, podsumowując, uważam, że szybko, bardzo szybko sacona bramka. Miała totalnie wpływ na to, jakim wynikiem się skończył mecz i jak przebiegała gra. A drugi aspekt to ta nasza skuteczność bo uważam że mieliśmy sytuację na to żeby, żeby wyrównać jeszcze w pierwszej połowie albo przynajmniej zdobyć kontaktową bramkę i, i ten mecz byłby zdecydowanie inaczej w końcowej fazie wyglądał. Nie udało nam się tego zrobić. No i trafiliśmy na przeciwnika zbyt doświadczonego zbyt rutynowanego uważam który, który robił wszystko żeby żeby ten korzystny dla siebie wynik utrzymywać. E... Mówiłem już tu kiedyś o tym, wykorzystując wszystko, co, co jest możliwe podczas gry w piłkę nożną, a co nie jest związane z samą grą. Na boisku. Także szkoda nam tego meczu. No ale cóż, za kilka dni mamy kolejny sprawdzian, jeżeli chodzi o zespoły, które w ubiegłym roku grały w Ekstraklasie i jestem zdecydowanie przekonany, że, że będziemy w stanie tych punktów dzisiaj, w pewnym sensie straconych, poszukać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do trenera? Łukasz? Jeszcze panik super nowości. Panie trenerze, zapytam o stratę bramki. Już po raz drugi z rzędu tracicie gola w pierwszych minutach. Powtarza się scenariusz z praktycznie pierwszych kolejek. Można to w pewien sposób usprawiedliwiać młodością, czy jeszcze jakieś inne pan tutaj kwestie odnajduje? No, wiadomo, strefie, w której padała bramka i okoliczności, w których ta bramka padła, no, no, wskazują, że, że to jest że to są obrońcy. Natomiast to był stały fragment gry, w którym w zasadzie praktycznie cała nasza drużyna była w polu karnym i zacząwszy od tego, jak ta piłka zaczęła zmierzać w stronę pola karnego. No nie widziałem tej jeszcze sytuacji, no bo zdecydowanie byłem totalnie zaskoczony, jak ta piłka taka. Nijaka, niczyja, bardzo prosta do wybicia przeszła tak wielu stojących wyżej zawodników. No i po prostu, można powiedzieć, trafiła w nogę przeciwnika, który, który totalnie chyba się nawet tego nie spodziewał. Także, no, taka trochę kuriozalna bramka, ale bramka, którą my straciliśmy, i tak jak powiedziałem, e, wpłynęła zdecydowanie na to, co się działo później. Młodość, młodością, e, doświadczenie, doświadczeniem, ale moim zdaniem. No zabrakło takiej uwagi, koncentracji, takiego mm, alarmu, tak tego słowa użyję. No dzieje się coś pod naszą bramką. Mamy dobre doświadczenia i e, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, dobre z tego typu sytuacji, e, z niejednego meczu i, i należało być trochę bardziej uważnym, może agresywnym, nawet w stosunku do siebie, głośnym i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie drobne aspekty, które powodują że czasami e, reaguje się odrobinę szybciej albo troszeczkę więcej się widzi i, i, i troszkę łatwiej skorzystać z tego takiego przewidywania co stać się może. Czyli po prostu podsumowując to co powiedziałem jeszcze raz, trochę zaspaliśmy, no może nawet nie trochę, ale zaspaliśmy po prostu. Rozmawialiśmy po meczu z królem Mójś jakim stwierdził, że to porażka jest na własne życzenie stali. Zgodzi się pan z tym? Tak, dobre określenie. Dobre określenie, tak czasami można ten mecz określić i jak najbardziej zgadzam się z Karolem. I już ostatnia kwestia, decyzje personalne w drugiej części spotkania na prawej flance widzieliśmy Szymona Kądziołkę. Skąd taka decyzja, żeby właśnie akurat Szymka, nominalnego środkowego pomocnika na prawy sektor posłać? Problem zdrowotny, Szymek dostał jakieś torsi żołądkowych w przerwie. Nie wiem, z czego to wynikało, w związku z tym nie, no, nie, nie, było, nie był w stanie grać. Nie chciał pan wcześniej właśnie Cezara Panię dać na, na prawy sektor? Dlaczego? Z no, nominalnym, właśnie bardziej prawym pomocnikiem, tudzież, tudzież obrońcą. Grał na prawej stronie. Taka była decyzja. Uważaliśmy, że Kondi, że Kondi jest w stanie piłkarsko dać nam trochę więcej. Nie... Nie widziałem tutaj jakiegoś wielkiego dylematu, akurat w tym momencie uznałem, że, że trzeba jego jeszcze spróbować. Trzymać na boisku. Spodziewaliśmy się, że będziemy dużo dłużej w ataku pozycyjnym. W związku z tym każdy zawodnik tego typu jak konti na boisku wydawał się istotny. Cezar jest trochę innym zawodnikiem. W innych, w innych momentach daje nam trochę więcej korzyści niż w ataku pozycyjnym. W związku z tym taka decyzja. Czyli też między innymi liczył Pan, że będzie schodził do środka i tam między innymi robił przewagę z tego prawego no, między sektora? Innymi, między innymi. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Dobry wieczór panie trenerze. Szanowny Markuli z Wrzutka. Mówił pan o tej nieskuteczności pańskich piłkarzy. Chciałem zapytać, czy problemem nie było, także, nie było także to, że momentami graliście, może chcieliście zbyt szybko podejść pod bramkę rywala, że zabrakło troszkę wyczekania przeciwnika? Jak pan się może do tego odnieść? No, to są kwestie punkt, związane z punktem widzenia, jak to się odczytuje, to co dzieje się na boisku. Natomiast no, my nie jesteśmy takim zespołem, który, który się długo utrzymuje przy piłce, potrafi zmieniać rytm gry, wyczekiwać na jakieś dogodne momenty. Cały czas staramy się grać na wysokiej intensywności, wykorzystywać każdą okazję do tego, żeby, żeby tą piłkę posyłać do przodu, szukać tego typu rozwiązań. Do takiej gry no, potrzebowalibyśmy przynajmniej nie wiem, dwóch, może trzech Sebastianów, e, którzy potrafią e, w ten sposób zarządzać grę. Nie mamy takich, e, w związku z tym no, no, tak, tak ta nasza gra wygląda. E, uważamy, że to jest e, e, bardzo duża korzyść. Natomiast oczywiście w przebiegu meczu, e, szczególnie w przypadku przeciwników, którzy tak powiem, psują tempo, Psują grę, wybijają nas z rytmu. No być może przydałoby się trochę inny, inny sposób grania. No ale na ten moment jeszcze tego, jeszcze tego nie umiemy, albo, albo nie będziemy tego umieli w takim zestawie. Także tak odpowiem na to pytanie. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Nie widzę, także dziękuję trenerowi. Dziękuję Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Zobaczenia.